Hello everyone, Flipiński, witam was w odcinku z Pokémon Fire Red. Oczywiście, jeśli znacie mój kanał, to nie będzie zwykły Fire Red, to nie będzie zwykła przygoda, bo gramy na zasadach Nuzlocke. Czym jest Nuzlocke? Nuzlocke to jest takie utrudnienie. Oczywiście w międzyczasie sobie zaczniemy. To jest utrudnienie, przez które będzie nam dużo fajniej się grało. Są trzy zasady, na których opiera się właśnie Nuzlocke. Zasada pierwsza. Jeśli nasz Pokémon niestety będzie miał 0 HP po walce jakiejś, to Pokémon ginie na zawsze. To jest bardzo, bardzo ważna zasada, ponieważ przez to przywiązujemy się dużo, dużo bardziej do naszych Pokémonów. No cóż, będziemy musieli grać dużo ostrożniej, będziemy musieli się o nie dużo bardziej troszczyć. Więc to będzie bardzo fajna zasada. Zasada druga. Możemy złapać tylko pierwszego Pokemona spotkanego w danym rejonie. Czyli jeśli jesteśmy na drodze 22 albo w jakimś tam lesie, to możemy złapać tam tylko pierwszego spotykanego Pokemona. Jeśli go zabijemy, jeśli go nie złapiemy, to nic więcej nie możemy robić. To jest właśnie ta druga zasada. Dzięki niej będziemy mieli bardzo, bardzo ciekawy team. Nasza przygoda będzie unikalna, jako tako myślę. I no cóż, zobaczymy, co to nam się przytrafi na naszej drodze postania się mistrzem Pokémon. A my tutaj mamy Oaka. Opowiem wam jeszcze trzeciej zasadzie. Trzecia zasada jest prosta, ponieważ każdego Pokémona musimy jakoś nazwać. Musi mieć jakieś swoje unikalne imię i coś będziemy kombinować. Także piszcie propozycje w komentarzach, ja tutaj czekam. Okej, ciężko będzie coś przygotować wcześniej, bo nie będziemy łapać konkretnego Pokémona. Będziemy mieli to, co nam się pojawi. I to jest naprawdę, uwierzcie mi, naprawdę ciekawy challenge. Challenge accepted, jak zwykle. Hard mode activated. Gramy sobie chłopcem, tak mi się wydaje. No, bo jestem chłopcem, no więc na początek, jak się nazywasz? Nazwiemy go Flipin, już chciałem wpisywać. Gram na emulatorku jakimś. O, od dawna chciałem już nagrać tę serię, ale jakoś z tym czekałem, może niepotrzebnie. Już od wielu miesięcy, miesiące temu już nawet nagrałem pierwszy odcinek. Tak, jestem Flipin. Będziemy mieli z dużej, a to jest jego wnuczek, jego rywal. O, mój największy rywal. Kim będzie największy rywal? Kazi. Kaz. Nie no, zmienimy mu. Zmienimy mu na Jace, bo go bardzo nie lubię. Ostatnie. Jak dostanie nerfa, to będzie wtedy w porządku. Aha, dobra, to mi się zmienia. Ojoj. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja ycę. Chciałem wpisać. Okej. No i dobra, mamy już naszego super przeciwnika, będzie nim Jace. Czemu nie? Tak. Okej, właśnie. A, już pamiętam, co tu się działo, dobra. Flipin, twoja własna legenda Pokémon właśnie się rozpoczyna. Świat snów i przygód z Pokémonami czeka, ruszaj więc. I ruszamy, ale będzie się działo. Odcinki przewiduję wrzucać raz na jakiś czas, one nie będą codziennie, także nie napalajcie się za bardzo. Flipin pograł na NES-ie. Okej. Gramy na polskiej wersji językowej, żeby było przyjemnie. Ja nigdy nie grałem na polskiej wersji, jeszcze nie przeszedłem całej gry. Weźmiemy sobie tutaj oczywiście podjonka, wiadomo. Tutaj takie rzeczy się albo wie, albo jest się nubem. Okej, możemy sobie jeszcze ornąć właśnie na NES-ie, ale za to podziękujemy. Ten challenge właśnie, który teraz wykonujemy na Nuzlocke, wzięło się by the way z 4chana. Jakiś typek tam sobie siedział, wymyślał jakieś challenge, co by to weselej mu się grało. I tak też właśnie ja będę. Jest sporo wersji na ty. Jest sporo wersji w ogóle różnych tam graczy. Okej, my sobie tutaj możemy pozwiedzać. To jest chyba Pallet Town, o ile dobrze pamiętam. Więc zaczynamy, idziemy od razu jakby nigdy nic, ale chwila, Oak! Hej, stój, nie wychodź! Come back! Oak, nigga, please. To niebezpieczne, w trawie żyją dzikie Pokemony. Potrzebujesz własnego Pokemona do ochrony. Wiem, chodź szybko ze mną. I lecimy z Oakiem, lecimy tu. Okej.
Pamiętajcie, żeby jeśli wam się seria podoba, zostawcie lajka, chcę wiedzieć ile osób będzie to oglądało. Ponieważ czegoś takiego dawno nie było u mnie na kanale. Dziadku, Jace, dziadku, mam dość czekania. Jace, niech pomyślę. No tak, powiedziałem ci, żebyś przyszedł. Zaczekaj, więc flip it. Słuchaj, tam leżą trzy pokemony. Okej, wiadomo, jakie są trzy pokemony na start. Mam nadzieję, że wiecie, jeśli nie wiecie, to znaczy, że nie wychowujecie się w jakiejś innej erze w ogóle. Hej, dziadku, nie fair, a co ze mną? Spokojnie, Jace, Jace też dostanie, no i dobra. Wszyscy chyba wiedzą, mamy tutaj do wyboru trzy pokemony. Pierwszy Bulbasaur, Trawiasty. Nie, podziękujemy. Mamy tutaj jeszcze Squirtla, oczywiście jak zwykle Gary, czy tam w tym wypadku Jace bierze jak zwykle na nas kontry, więc cały czas challenge accepted, cały czas będzie hardkorowo. Nie! Nie chcę go. Chwila, musimy teraz się zastanowić, który Pokémon byłby najfajniejszy. Wydaje mi się, że Charmander, aczkolwiek, bo tutaj mało jest fajnych płonących na początku. Z Trawiastami nie będziemy mieli problemów. Pamiętajmy, że gramy na Zlokę, więc to jest co innego. Tutaj nie wybieramy sobie, kogo chcemy złapać. Okej, okay. Myślę, że weźmiemy sobie tego Brudasa. Znaczy czyściaszka, bo jest w końcu wodny. Weźmiemy sobie Squirtla. Myślę, że to będzie Squirtle. Squirtle będzie dobrym ziomem, a ja bardzo lubię Blastoise, bo fajne działa, przeciwlotnicze, bang bang, rocket launcher i do przodu, skasowani. Ten Pokémon jest naprawdę energiczny. Flipię otrzymał Squirtla od profesora Oka. Nygadejem, dzięki. Czy masz ochotę nadać imię? Tak, tak, tak. Pamiętajmy, że to jest nasza zasada, żeby przywiązać się jakoś fajnie, będzie weselej, przyjaźniej. Jak go nazwać? Jak nazwać tego żółwia? Na pewno nie będziemy tutaj spamować jakimiś ramusami. Nazwiemy cię... Okej, wymyśliłem. Znaczy, nie wymyśliłem. Kojarzy mi się z jednym. No, to będzie idealne imię dla mojego Squirtla. Myślę, że po bardzo godnym człowieku będzie miał to imię. Więc Jace oczywiście weźmie sobie Bulbasaura kontrę na niego, bo trawiasty kontrują wodne, bo wsiąkają wodę. Deja, musicie to wszystko wiedzieć, bo jak nie, to tragedia. Mój Pokémon wygląda na silniejszego. Jasne. Tak, tak, tak. Gdy zaatakuje ci dziki Pokémon, twój będzie z nim walczył. Z jego pomocą uda ci się dotrzeć do następnego miasta. Na nieźle, to coś jak encyklopedia, tylko z pustymi stronami. Tak, to jest Pokédex, na ekranie wyświetlony jest e-mail. Nareszcie, najlepsi trenerzy Ligi Pokémon gotowi są przyjąć wszystkich chętnych. Weź swoje najlepsze Pokémony i zobacz, jakim jesteś trenerem. Liga Pokémon Indigo. Profesor Oak, prosimy o wizytę. Yeah. Tego sobie zostawiamy, Pokémona jest słaby. Ale chwila, Jace, co chcesz? Czekaj, Flipin, sprawdźmy nasze Pokémony. No chodź, sprawdzimy. Zaraz się sprawdzimy, suko. Nie da się wygrać, nie da się przegrać tej pierwszej walki. Tak mi się wydaje. Chyba, że trzeba być bardzo zdolnym. Trzeba być bardzo zdolnym człowiekiem, ale dobra. Papaja, idź! O, yeah, piękne! No cóż, jak zawsze porywczy. Flipin, nigdy wcześniej nie prowadziłeś walki Pokémon. Prawda, prowadziłem z 10 milionów, synu. Ale okej, możecie sobie tutaj poprzyglądać się. Tutaj mają w tym paseczku... Tu jest ich paseczek zdrowia, paseczek levela. Będziemy się z nimi klepać, tutaj mamy 4 opcje, no musicie to znać, walcz. Tak, po prostu, bijemy go. Zwykły cios. Bulbasaur oczywiście zaczyna. Oak, zadawanie obrażeń wrogu jest kluczem do zwycięstwa. No dobra, będziemy go klepali. Ej, mam nadzieję, że ten typ nie będzie zaczynał zawsze. Tackle. A? Papaja użył tackle. Zacięty pojedynek mistrzów. Jeśli komuś siądzie critical, niespodziewanie. Ej, czemu raz ja atakuję pierwszy raz, on atakuje pierwszy? O co w tym chodzi? Zabij go, Fapaja! Wszyscy ręce w górę. Wrogi Bulbasaur mdleje, Fapaja zyskał 67 punktów, expand, zdobył 6 level. Pięknie. Statystyki, ojoj, koszmarne. Zobaczcie, tu mamy statystyki, one są dosyć ważne. Podobna zasada, no jak w każdej gierce, czyli można dostać jakieś tam statystyczki,
Szkoda, że nie ma ataku. Na początku będzie bolało, ale special attack to jest ważne. Czyli moc naszego water guna, tak to będzie mniej więcej działało. Maksymalne hatpeki, ataki to wiadomo, ataki zwykłe, obrona, specjalna obrona, czyli przed specjalnymi umiejętnościami. Szybkość też jest ważna, bo to sprawia, że zaczynamy atak, mamy terrible, fucking terrible. Mamy bardzo dobrą defensywę tym, tą papają. Dużo defensywy jest, na pewno, 14. No skorupa daje swoje, ale atak, trzeba będzie nad tym coś popracować. Gracz pokonuje Jace'a. Piszcie, twórzcie ze mną ten świat, on jest... Czeka tutaj tylko na was. Dobra. Wspaniale, wygrywając zdobywasz nagrodę, a twoje pokemony stają się silniejsze. Walcz z trenerami i trenuj pokemony. Tak, będziemy sobie tutaj, pójdziemy do ligi, będzie super Hubert. Okej, flipping dziadku, no to spadaj Jace'ie. Największy wróg. Już zmienił się z Dravena na Jace'a. Nieważne. Paleton. Okej, wpadniemy sobie tutaj na chwilę. Tutaj można zgarnąć mapę. Tu jest siostra Garego chyba, Daisy, o ile dobrze pamiętam. Flippin. Słyszałem o walce przeciwko Jace. Chciałabym to widzieć. A nie zobaczysz, sucho. Chyba nie możemy tej mapy zgarnąć, to olbrzymia mapa. Okej, może później jest ta mapa, no nieważne. Będziemy mieli niedługo rowerek, ludzie, także będziemy spokojnie sobie szybko fajnie biegali. Okej, spójrz. Skopiowałem to, co pisało na jednym... To, co pisało? Co było napisane? No nieważne, w każdym razie. Dark Archon, bardzo prawilna osoba, zrobiła tłumaczenie. Okej, i mamy drogę pierwszą. Tutaj na razie nie możemy złapać Pokemona, ponieważ nie mamy Pokeballa, więc... Fail, ale tutaj nic się z tym nie da zrobić. Oczywiście będzie tylko Ratata, ewentualnie PJ. Ja zawsze PJ, ja nigdy nie lubiłem tych szczurów, bo były brzydkie. Ja po prostu nie lubię szczurów. Są jakieś stworzenia na tym świecie, których nie lubimy. I dlatego u mnie zaliczają się właśnie szczury, jakieś srające gołębie, czyli latające szczury. Po prostu nie chciałem mieć tego Pokemona. Mam nadzieję, że go nie trafimy. Ale jeśli tak, to nazwiemy go... jakoś wesoło. Okej, tak. Pięknie. Wróg Rata tam bleje. Papaja zyskał 24 punkty expa. Okej, będziemy sobie tak levelowali spokojnie naszego Pokemona. Na tych treningach trzeba uważać, bo jeśli nasz właśnie Papaja zginie na zawsze. To jest bardzo ważny Pokemon, ten podstawowy. Więc nie powinniśmy tutaj dopuścić do tego w żadnym wypadku. To jest bardzo, bardzo tragiczne. Po prostu jeśli nasz Pokémon zginie, to naprawdę widzę tutaj jakieś flagi, jakieś znicze, wszyscy ustawiamy, piszemy w komentarzach. No, bo tutaj będzie tragedia, naprawdę, przywiążecie się do tych Pokémonów już niedługo. Jak będzie tylko właśnie ten jeden ziomeczek. Dwóch, bo tutaj naprawdę niewiele Pokémonów będziemy mieli. Nie mogę mieć oczywiście też chyba w sześciu. Nie chcę robić coś takiego, że będę trenował je na uboczu. To się robi niebezpieczny, by the way. Ale okej, papaja. Bardzo prawilnie. 23 expa, 7 level. Dziękuję, dobranoc. Trzeba będzie też, ludzie, zawsze pamiętać o tych wszystkich. O, bubble, bąbelki, świetnie. Trzeba będzie pamiętać o potionkach. W tej grze, znaczy na tym trybie, na tym challenge'u, bardzo ważne są potionki. Trzeba będzie kupić ich masę, ponieważ no... jeśli nam coś tutaj padnie, to... Nie wystarczy mi tutaj Poké Center i wyregenerować się. On umiera tutaj mi na zawsze. Tak, także healujmy jego papaję. I lecimy. Dziękuję za cierpliwość, wyleczyliśmy wszystkie twoje Pokemony. Dobrze. Tam są jakieś w ogóle grubasy, trzeba gadać z tymi ludźmi. Ja swoją drogą w ogóle w Pokemony jakiś czas nie grałem, ale mam nadzieję, że jednak co nieco pamiętam. Hej. Jesteś może z paletą? Popatrz, tak się składa, że jestem. Przyszło zamówienie do Oaka. Tak, dostaliśmy paczkę Oaka i za nią dostaniemy pierwsze 5 Pokeballi, także będzie pięknie. Musimy się wrócić niestety z bucika na razie.
A i na samym wstępie chciałbym jeszcze wam powiedzieć, że planuję trochę być może nagiąć zasady, jeśli będą wymagały od tego ode mnie HM-y. HM-y to są właśnie takie bardzo ważne umiejętności i jeśli nie będę mógł przejść gry, no to będę musiał jakoś nagiąć zasady, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie oczywiście w ostatniej kratce. Musiał być Pokémon fucking PJ, fucking Bastor, zaraz się zmiażdżę, chodź tu. Papaja, zniszcz go bąbelkiem. Bąbelki, bol. Pidgey, co zrobisz teraz, szmato? Bardziej mnie stakla. W sumie to niewielka różnica, Papaja spudłował, ojoj. Z tym Papają to będzie naprawdę, naprawdę ciężko. Dobra, niech lecą bąbelki. Bąbelki są lepsze od takla zwykłego. Ale no, na PJ-a to jakoś super uber nie będzie. Z pierwszym bossem, Brockiem, poradzimy sobie, myślę, spokojnie, bo właśnie Papaja świetnie sobie da radę, ponieważ jest wodnym Pokemonem. Będzie dobrze klepał akurat kamienne ścierwa, ale później po drodze z tym lasem będzie niestety ciężko. No bo tam są trawiaki jakieś denerwujące, ale myślę, że sobie poradzimy. Dobra, Oaks, szmato, dawaj! Flipping, siema. Tak, mam dla ciebie paczkę, stary, doleczyłem paczkę mu idealnie. To jest moje zamówienie. O, tak. Pokebole mamy, ale przyszedł Jace, prawie zapomniałem. Po co mnie wezwałeś? Tutaj mają jakieś tajemnice. O właśnie, mam dla was zadanie. Na stole leży mój wynalazek, zwie się Pokédexem. Automatycznie zapisuje dane napotkanych i złapanych Pokémonów. To nowoczesna encyklopedia. Wszyscy chyba wiemy, co to jest Pokédex, więc po prostu go dostańmy, nie? Czarnuchu, pospiesz się. W ogóle właśnie robiłem tutaj za takiego też myga, muszę wozić jakieś paczki, o co chodzi. Flipin otrzymał 5 Pokéboli, ja. I będziemy sobie już powoli kończyli ten odcinek. Myślę, że będę coś celował w 20, między 20 a 30 minut. Takie odcinki będą chyba najfajniejsze. Wiem, że bardzo fajnie się to powinno oglądać i żeby było jak najdłuższe, ale to nie wszyscy mogą. A jeszcze takie jedno pytanie pewnie się pojawi. Nie będę cały czas nagrywać tej gry, będę sobie grać poza nagraniami, żeby trenować Pokémony, bo muszą być one bezpieczne, muszą mieć jakiś tam level przewagi, żeby, no cóż, żeby jednak nam nie poginęły. Więc będę sobie tutaj spokojnie trenować. Okej, wiem, pójdę, pożyczę mapę od mojej siostry. Powiem jej, żeby tobie nie dała. O ty suko! Jace już mnie denerwuje! No. Okej, pójdziemy do twojej siostry, zaraz ją zarwę i zobaczymy, z kim będzie spała. Pewnie już nie z tą, Gary. Yeah, tak się to robi. Także poproszę jeszcze tą mapę i wyruszam stąd. Dzięki, maleńka. A może zostanę na dłużej. A nie, bo nie ma tutaj sypialni, gdzie ona śpi. Pewnie śpi, patrzy na tą mapę, nie? Dobra, co leci w telewizji? Jest Pokémon, chyba świetnie się bawi. Rewelacja, a co tu jest? Równo ułożone naczynia i talerze. Bardzo fajnie. Okej. Trzeba pamiętać o też w ogóle tych wszystkich berry. O tych wszystkich jagódkach, nie wiem czy wiecie co to jest, ale tutaj czasem pojawiają się jakieś jagody w niewidzialnych miejscach i można je zebrać. Ale ja do tego aż takiej pamięci nie mam. O, oczywiście. Ale dobra, dobijemy może jakiś 8 level. Wypadałoby. Chciałbym w tej grze tylko znaleźć Nidoqueena albo Nidokinga, zobaczymy. No oczywiście Nidorino, Nidorana będzie początek na początku, wiadomo. Ale chciałbym mieć te najsilniejsze Pokémony. One są po prostu mega epickie moim zdaniem. Mają kosmicznie dobre statystyki, z nimi można spokojnie przejść na zlokę moim zdaniem. Okej, PJ użył tak, Critical Beach i Papaya Dead. Ale to by był koniec gry po prostu. Bo jak mamy 2 Pokémony, możemy się jakoś odbić. Jak mamy 6, to no to będzie bardzo bolało, bo po prostu wiecie, taki Pokémon na 99 wam pada i musicie sobie szukać nowego. To jest niefajne. Dobra, na razie się już nie bijemy z nikim, żeby nam ten Papaya nie zginął. Okej, przejdziemy sobie na spokojnie.
i jest Viridian City. Sorry, jeśli będę robił jakieś literówki, jakieś złe wymowy będę miał. Może się zdarzyć. Ponieważ ja tu jestem przyzwyczajony do jakichś tam spolszczonych wersji, uproszczeń. Ze dzieciaka wszyscy popełnialiśmy błędy i będą się pojawiały nawet na nagraniu pewnie. Ale cóż. I teraz możemy sobie gdzieś iść. A gdzie? Nie wiem. Nie pamiętam. Chyba na górę. Ale tutaj też coś jest. Droga 22. O! I teraz ziomeczki, słuchajcie. Tu mamy na przykład trawkę. I możemy zgarnąć pierwszego Pokemona, który się tutaj pojawi i rzuci na nas. Jeśli go zabijemy, nic więcej tutaj nie możemy mieć. Jeśli uda nam się go złapać, to świetnie, bo mamy nowego przyjaciela, którego nazwę wymyślę ja, bo jeszcze nie możecie. Haha, okej. I kto będzie naszym nowym kolegą? Monkey! Fuck! Nigdy nie miałem szczerze Mankeya, ale spoko. Spoko, to jest kobita. Ma ten piękny znaczek. Dobra. Zdziel go z takla, ale tylko lekko zdziel. Jak będzie jakiś critical... O, spokojnie. On ma scratcha. Nigdy nie miałem małpki. Zobaczymy, jak to będzie działało. Zawsze w sumie chciałem mieć małpę w realu. Czemu nie mogę mieć małpki w Pokémon? Kto mi zabroni? Okej, chciałem w ogóle zagrać bardzo w Leafy, bo jeszcze w nie też nie grałem, ale nie ma spolszczonej wersji, więc stwierdziłem, że to będzie chyba najlepsza opcja. Dobra. Myślę, że możemy już próbować łapać naszego Mankeya. Monkey! Flippin użył Pokeball! Monkey, łapię cię, trzymam! Hold it! O nie, małpa bije! Ler, tylko nie to! Ej, może pomacha mu jakąś ogonkiem. Ej, to by był w sumie niegłupi pomysł, może to coś da. Koleś jest zmiksowany! Obrona spada. Monkey nie wie, co się dzieje. Chyba ten Monkey jest w ogóle jakiś papierowy, mam takie wrażenie, bo strasznie dużo... On chyba bardzo dużo damage'a zadaje, ale jest też bardzo papierowy z tego, co widzę. Dobra, to będzie fajne. Staram wam się właśnie opisywać takie Pokémony, bo one mają swoje własne statystyki, swoje własne kontry. Spróbujmy go teraz złapać. I sieć. O, fuck! Dobra, mamy jeszcze 3 podejścia, było blisko. Było naprawdę blisko. O, ty fajfusie. No nie będę go jeszcze raz klepał, bo myślę, że może coś tutaj nie pyknąć, więc pokręcimy tutaj ogonkiem. Okej, scratch, spokojnie, nie zabije mnie chyba jeszcze. No i błagam. Potrzebuję mieć jeszcze jakiegoś Pokemona, no nie sprawdzajcie, że będę miał tylko... Ej, myślałem, że się uda, ja też tak myślałem, no popatrz. Ej, w ogóle, o co chodzi? Czemu tak ciężko? Obrona spada. Dobrze, że nas nie atakuje, bo zaraz będę musiał tutaj Mayday zrobić. Jakby mnie cały czas bił, to... Ten fopa jakby... Po prostu byłoby z nim cienko. No dawaj, sieć. Jest! Mamy Mankeya. Dobra. Monkey dostał dodany do Pokédexu lekki, zwinny, a także zawsze porywczy. Gdy zostanie rozgniewany, wpada w niekontrolowany szał. No, także całkiem przyjemna małpka. Nie wiem, ile to ma, czy to jest 1,61 m, nie, bo to są jakieś jednostki. Napiszcie mi, bo ja nawet w sumie nie wiem, jak to działa. Czy chcesz nadać imię złapanemu Monkey? Tak, musimy go nazwać. Nazwiemy go... To jest kobieta, więc nazwijmy ją po prostu pięknie z małych literek Hermiona. Myślę, że to będzie fajne imię dla małpy. Okej, nigdy nie kumałem zachwytu Hermioną, więc nazwiemy ją po prostu naszą małpę, tak. Równouprawnienie, małpy też się mogą tak nazywać. Dobra, idziemy sobie wyleczyć naszych podopiecznych. Ale nie, ja to sobie zrobię sam. Piszcie, co sądzicie o serii. Mam nadzieję, że wam się podoba nasz mega ciężki do wykonania challenge. Przejść całą grę na zasadach na zlokę. Pamiętajcie o lajkach, jeśli wam się podoba. Jeśli będzie dużo łapek, dużo pozytywnych komentarzy, to będę częściej nagrywał tę serię. Częściej niż raz w tygodniu. Dobra, także żegnam się z wami. Do zobaczenia, na razie.